A więc teraz jeszcze raz oficjalnie. Dobry wieczór Państwu. Co prawda jest godzina 17, co normalnie u nas w Polsce oznacza popołudnie, ale chciałbym, żebyśmy spędzili tutaj miły wieczór. Dlaczego powiedziałem dobry wieczór? Ponieważ mam nadzieję, że przez najbliższe 2 godziny będziemy mogli wspólnie uczestniczyć w śpiewaniu, w uwielbianiu Boga, ale też w przeżywaniu radości i smutków. I mówię to trochę z drżącym sercem, ponieważ wiele rzeczy wydarzyło się w ciągu ostatniego roku i zapewne Państwo dobrze wiecie, każdy patrząc na swoje życie, że ostatni rok przyniósł jakieś zmiany. Dla jednych te zmiany pewnie są radosne, może komuś się urodziło dziecko, może ktoś kupił sobie nowy dom. Są różne radości, które nas spotykają, ale spotykają nas też smutki, odchodzą nam nasi najbliżsi. I dlatego często na początku roku patrzymy na ten rok, który mija i zastanawiamy się, robimy takie podsumowania. My jako ludzie lubimy takie rzeczy robić. A ten rok może jest szczególny, 2020, bo on zakończa też dekadę, 10 lat. Ludzie też lubią takie podsumowania robić, co przez ostatnie 10 lat się zmieniło, co takiego wielkiego się wydarzyło. I trzeba przyznać, że ostatnie 10 lat to jest szereg dużych i małych zmian. Bardzo dużo się zmieniło w takich naszych kontaktach społecznych. To jest 10 lat Facebooka, Twittera, różnych innych portali, które zmieniły nasze współistnienie. Pewnie każdy, kto korzysta z tych narzędzi, to powie. Takie było te ostatnie 10 lat, ale nie tylko. Dużo się zmieniło w podejściu do ekologii, dużo rzeczy, świat i my wszyscy zaczynamy zauważać. W Krakowie mówimy o powietrzu, zanieczyszczeniu. Jeszcze 10 lat temu nikt o tym nie mówił, a teraz o tym mówimy. Sprawdzamy jakość powietrza. Zmieniło się nasze podejście do pracy. Dużo rzeczy jest innych niż jeszcze te 10 lat temu. No ale to jest na skalę taką może dużą. A na tą naszą małą skalę rodzinną, każdy pewnie wie sam. Dzisiaj będzie koncert. Koncert Syloe. Syloe istnieje 20 lat. 20 lat temu, o tej porze, gdzieś mniej więcej o tej porze, w Białowieży po raz pierwszy zaśpiewał chór Syloe. A więc dla tych ludzi, którzy tutaj dzisiaj wystąpią, dla tego chóru, dla nas, dla mnie osobiście, to jest też pewien okres czasu. To jest 20 lat pracy, który też był naznaczony i jest naznaczony zmianami. Bo zobaczycie dzisiaj małe Syloe, które już tutaj w drzwiach stoi i czeka. I w tym małym Syloe zaśpiewają dzieci osób, które 20 lat temu po raz pierwszy stawały w Białowieży na scenie jako młodzież, jako nastolatkowie. Dzisiaj mają swoje dzieci i te dzieci dzisiaj tworzą ważną część chóru. I to jest małe Syloe. I to małe Syloe dzisiaj wystąpi jako pierwsze. A później zaraz po małym Syloe będziemy słuchać Syloe, tego, które zmieniło się przez te 20 lat bardzo. Te osoby, które dzisiaj tu zaśpiewają, no nie wiem, zapytałbym nawet z chęcią, czy tu jest ktoś w ogóle, niech podniesie rękę do góry, ktoś, kto 20 lat temu śpiewał w tym Syloe, które powstało do życia. Tam jedną rękę z tyłu widzę. No jest kilka osób na sali, zobaczcie. Ale tych ludzi wtedy było około 100, a teraz jest tych osób może z 10. A więc zmieniło się, Syloe się zmieniło, 20 lat minęło, rzeczy się zmieniają. Zmieniają się na świecie, zmieniają się w rodzinach naszych, zmieniają się w Syloe. I w Syloe też mamy swoje radości i swoje smutki. Przeżywamy wiele chwil wspólnie, dlatego że rodziny, które są i które tworzą Syloe, znają się dosyć blisko. Takie smutki przeżywamy też w ostatnim roku, ponieważ bliscy nasi odchodzą. I częścią tego dzisiejszego wieczoru to jest też pocieszenie i też pożegnanie. Chciałbym, żebyśmy zaczęli ten dzień od pożegnania. Choć pewnie stąd odejdę, będę
będąc wciąż jeszcze w drodze. To przecież i tak dotrę. Teraz zaś ciut odpocznę. W dali przede mną jaspis, gościnne święte miasto. Na chwilę zmrużę oczy, na chwilę tylko zasnę. To jaki kto ma dystans przed sobą do przebycia. Może być złudne czasem, jak i horyzont życia. Jesteśmy tu przejazdem, przelotem, mimochodem. Niebieski szlak prowadzi poza widnokrąg w nowe. Choć pewnie stąd odejdę, nie całkiem gotów jeszcze. To przecież warto było być tu. Warto też poznać lepsze. W dali przede mną jaspis, gościnne święte miasto. Na chwilę zmrużę oczy. Na chwilę tylko zasnę. To jaki kto ma dystans przed sobą do przebycia. Może być złudne czasem, jak i horyzont życia. Jesteśmy tu przejazdem, przelotem, mimochodem. Niebieski szlak prowadzi pod widnokrąg w nowe. To jaki kto ma dystans przed sobą do przebycia. Może być złudne czasem, jak i horyzont życia. Jesteśmy tu przejazdem, przelotem, mimochodem. Niebieski szlak prowadzi poza widnokrąg w nowe. W dali przede mną jaspis, gościnne święte miasto. Na chwilę zmrużę oczy. Na chwilę tylko zasnę. Dla mnie osobiście były bliskie też osoby, które, o których Michał śpiewał. Będziemy dzisiaj szukać odpowiedzi, jak przetrwać te zmiany. Bo że życie się będzie zmieniać, to wiemy. Wiemy, że jedni będą przychodzić i będą nas cieszyć, drudzy będą odchodzić i będą nam rozrywać serce i duszę. Ale w tym całym świecie, który się zmienia,
jest nadzieja na to, że są rzeczy niezmienne. Są takie, które zostały ustawione kiedyś na twardym kamieniu, palcem Bożym napisane i Bóg powiedział, tymi zmianami, które są w świecie, się nie przejmuj, ponieważ 10 słów, które napisałem do ciebie, człowieku, pozwolą ci trwać. Pozwolą ci być niezmiennym, przetrwać wszelkie burze. I twoje smutki, i twoje radości, i twoje wyzwania życiowe, twoje wewnętrzne walki, pożądliwości twoje, twoje próby oddawania mi czci. O tym dzisiaj chcemy do was zaśpiewać. Chcemy dzisiaj w ten nowy rok wejść ze słowami 10 słów zapisanych na tablicach kamiennych, 10 przykazań, które będą interpretowane przez 2 chóry. Przez chór Małego Syloe, które zaraz zaproszę, a później przez chór Syloe. Małe Syloe zinterpretuje to w prostych słowach i w prostych historiach, które wydarzyły się kiedyś, takich jak wyjście z Egiptu, kiedy Izrael wychodził, kiedy stał pod górą i dostawał kamienne tablice, wśród tych wszystkich wydarzeń, a jednocześnie zada nam takie zadanie, bo powie, że czasami do tych wielkich rzeczy trzeba dochodzić małymi krokami i w życiu trzeba malutkimi krokami przechodzić po to, by sprostać wymaganiom Bożym. Zapraszam, Małe Syloe. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem Twym, Bogiem Twym zaprawdę. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem Twym, Bogiem Twym zaprawdę. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem Twym.
Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem Twym zaprawdę. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem Twym zaprawdę. Myślisz, że wiele odkryłeś, lecz wciąż szukasz od rana do nocy. Dalej niestety nie wszystko wiesz, czy potrzebujesz pomocy. Odpowiedzi krótkie są, odpowiedzi krótkie są.
Kochaj Boga z całego serca.
straszną była tamta noc. Gdy Bóg okazał swoją moc, jak straszną była tamta noc, gdy Bóg okazał swoją moc. Zapraszam duże Syloe.
Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział. Autor Jahwe. Ja jestem Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni na ziemi, którą Pan Bóg da tobie. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Ewangelia według świętego Mateusza, 5 rozdział. Autor Jezus Chrystus, Syn Boży. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Ale ja powiadam wam, że każdy, kto gniewa się na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu: racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł: głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Słyszeliście, iż powiedziano: nie będziesz cudzołożył. Ale ja powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. Ale ja powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego. Słyszeliście, iż powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. Ale ja wam powiadam: nie sprzeciwiajcie się złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw i drugi. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Ale ja wam powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu.
gdzie skórzu otrzep nic nie szkodzi. Próbujesz sam jechać, nie wychodzi. Wstawaj łokcie skórzu otrzep nic nie szkodzi. Za tobą Bezpieczne miejsce, pokój.
Thank you.
pewność, chociaż się nie widzi. Zaufaj dziś Bogu, wzrokiem sięgaj wyżej. W Tobie Jego obraz, Jego podobieństwo. Chcesz mieć Boga blisko, trzymaj
Z rozmów, których nie odbyliśmy, oczekiwań wzajemnie niespełnionych, z niedostatku gestów i słów, jednak trwały połączył nas sznur. W tym, co daje mi siłę na co dzień, czasem w tym, czego w sobie nie lubię. Patrząc w lustro, widzę was znów z krwi i kości i jeszcze ten duch. Uciekałem przed wami do innego, lepszego świata. Dziś pokornie w swym domu wróciłem do ojcowskich rad i niezmiennych praw. Gdy starość przyniesie zmęczenie i jak dziecko nieporadny się stanę, czy me dzieci znajdą choć chwilę dla staruszka, czy spełnią przykazanie? Życiem długim i dobrym. Nie litera zbawienie, tylko w sercu. Zapisana w krew.
matkę czci. Życiem długim i dobrym. Ojca szanuj i matkę czci. Życiem długim i dobrym się ciesz. Nie litera, nie litera, nie litera zbawieniem, tylko w sercu zapisana twe. Ojca szanuj, ojca szanuj i matkę czci. I matkę czci. Życiem długim i dobrym się ciesz. I dobrym się ciesz. Nie litera, tylko w sercu, tylko w sercu zapisana treść. Ojca szanuj
dążenie, dążenie bez opamiętania wiem. Lecz jednak przeczucie, że nie będzie pełni nawet ty, wszystko będziesz już mieć pragnienie. Dążenie bez opamiętania wiem. Lecz jednak przeczucie, że nie będzie pełni nawet ty, wszystko będziesz już. Ten wieczór się będzie już kończył wspólnego śpiewania. Miły wieczór. Kiedyś tak samo skończyły się dni, kiedy Mojżesz wszedł na górę, ten, który dostał te kamienne tablice do swojej własnej ręki. Kiedyś tak skończyły się dni, bo wszedł na górę i już z tej góry nie zszedł. I ludzie czekali i czekali, aż w końcu zorientowali się, że Mojżesz już nie wróci. Nastąpiła zmiana. Musiało przyjść coś nowego. Biblia mówi, że nie powstał już taki człowiek, z którym Pan Bóg by rozmawiał tak bezpośrednio. Z którym by rozmawiał twarzą w twarz. Bardzo długo ludzie czekali. Bardzo długo. I nie wszyscy dawali sobie radę. Przestępowali przykazania, o których śpiewaliśmy. Aż przyszedł w końcu człowiek na ziemię, który rozmawiał z Bogiem jeszcze bliżej. Przyszedł Jezus, który opowiedział o tych przykazaniach jeszcze raz. Trzeba było długo czekać na zmianę, na tą dobrą zmianę. I chcielibyśmy zostawić was, drodzy państwo, z tym poczuciem, że choć zmiany przychodzą i być może ten rok będzie przynosił zmianę, to słowo, które śpiewamy, to słowo, które czytamy, ono może nas
umacniać. Ono może te przykazania mogą nas utwardzać. Możemy w tym wszystkim, co nas będzie spotykać, czy to wesołego, czy dobrego, czy też to, co smutnego i złego, to może możemy przetrwać. Posłuchajmy jeszcze ostatniego utworu. Ten wieczór. Ale mamy przygotowany jeszcze jeden utwór, który nam będzie za parę tygodni potrzebny, więc ćwiczyliśmy go już. Ważne przesłanie apostoła Pawła, które kiedyś powiedział na Areopagu, że tak naprawdę Bóg jest bardzo blisko. Wiele rzeczy zależy tylko od nas. Czasem my stwarzamy większy dystans niż Pan Bóg. Czasem my nie bierzemy niektórych rzeczy poważnie, nie traktujemy serio. On czeka. Thank you.
chcesz, czy nie, On jest. Dobrze, czy źle, On jest. On już swój gest wykonał, czas na twój gest. Dziękujemy bardzo Państwu za przybycie, za spędzenie tego wieczora z nami. Chciałbym jeszcze na sam koniec życzyć Państwu wszystkim, tym naszym bliskim tutaj, którzy są stąd, z Krakowa, z naszego zboru, ale także tym przyjezdnym sąsiadom, przyjaciołom naszym, którzy przyszliście tutaj. Dziękujemy Wam, że byliście z nami i ponieważ to jest początek roku, to chcemy Wam życzyć dużo błogosławieństwa Bożego. Niech pilnuje, niech strzeże naszych dzieci, które tutaj licznie przyszły, niech pilnuje i strzeże naszych rodzin, naszych dziadków, rodziców i nas wszystkich. Błogosławimy Was.